W dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam niezwykłą historię Litwy. Podajmy się wyzwania, by uczynić ten kraj hegemonem ekonomicznym w niecałe 100 lat. Aby stać się hegemonem, muszę zarabiać 1000 golda miesięcznie. Obecnie zarabiam 14,5 golda, do tego jestem na minusie. Poza tym, księstwo litewskie jest naprawdę słabo rozwiniętym krajem, pogrążonym w konflikcie pomiędzy prawosławiem a katolicyzmem. Co czyni ten kraj łatwym celem podbojów, księstwa moskiewskiego czy pozostałości Złotej Ordy. A w przeciągu kilku lat jedyny potencjalny sojusznik Polska też spróbuje politycznie podporządkować sobie Litwę. Na moje szczęście, w drzewku misji litewskich ukryta jest pewna misja, która pozwoli mi niesamowicie szybko rozwinąć ten kraj, a po utworzeniu Rzeczpospolitej Litewskiej sięgnąć po hegemona ekonomicznego znacznie wcześniej, niż byście się spodziewali. Zaciekawieni? A więc Iron Man, gramy! Witam imperialistów, tutaj Lukas. Litwą rządzi wielki książę Kazimierz Jagiellon. No dobra, może ma fajne cechy, ale za dobrym militarnie władcą to on nie był. Dlatego od razu będę szukał następcy. Co jest kosztowne? 3-3-6, 8-letni. Idealnie. No może nie do końca, ale narzekać nie będę. Na start to całkiem niezły następca. Zmieniam nastawienie na militarne, przyda się to i to bardzo. Zajmuję się następnie stanami. Mamy ich 4 początkowo, bo doszli kozacy, dzięki czemu moja kawaleria jest silniejsza. Początkowo wziąłem następujące przywileje. Tańszy doradca administracyjny pasuje. Biorę bardzo szybko sojusz z Czechami, ponieważ zauważyłem, że rywalizują Polskę. Brandenburgczycy również mogą się przydać jako przyszły sojusznik litewski. Rywali jeszcze nie wybieram. Nie chcę, żeby Polska zawarła jakieś sojusze, a ona będzie jednym z naszych pierwszych rywali. Rozpoczynam też proces nawracania jednej z tych prawosławnych prowincji, ponieważ będę rezygnował z katolicyzmu i przechodził właśnie na prawosławie. Do tego, co planuję dla Litwy, jest to znacznie po prostu lepsza religia. Poza tym w kraju mam jej naprawdę sporo. To te wszystkie takie pokreskowane terytoria. Z tego co widzę, na południu Litwy mam sporą autonomię. A jeszcze więcej na północy. Kto by się tego spodziewał? No nieważne, wszędzie minusuję tą autonomię. Chcemy jak najszybciej ją obniżyć w całym kraju. A i co najważniejsze, zmniejszam utrzymanie misjonarzy. Chcę, żeby doszło jak najszybciej do buntów prawosławnych. Pojawili się prawosławni buntownicy, wyrąbiście. Mogę przyjąć tą religię jako główną w moim kraju. Odbieranie tej ziemi wcześniej było bardzo głupim rozwiązaniem. Nieważne, rozegrałem od nowa i zrobiłem prawidłowo. 5% jest ważne. No i teraz mam dużo mniej prowincji do nawrócenia. A jak nawet zacznę opłacać misjonarzy, to nawracanie nie będzie trwało zbytnio długo. Niestety, prowincje litewskie są tak biedne, że chyba nigdzie nie mogę konsekrować metropolity. Nieważne, wszystkie inne rzeczy zrobione, teraz pozostało nam czekać aż do zaistnienia Unii Polsko-Litewskiej. No, przynajmniej jej propozycji, bo wtedy będę mógł wykonać tą misję. Chyba zapomniałem o jakimś przywileju. No nic, nadamy go dopiero za jakiś czas, bo zabiera mi ziemię koronną. Jakby co, nie zamierzam brać sojuszu z Nowogrodem. Najprawdopodobniej wciągnąłby mi to w bardzo wczesną wojnę z Moskalami, a nie chcę tego robić. Czekając na wydarzenie, buduję siatkę szpiegowską w Polsce. Przyspieszy to obleganie kilku ich fortec, które Polska posiada. Czy nadszedł czas, żeby odrodzić Unię Polsko-Litewską? Nie, nie możemy ryzykować mojej niepodległości. Na szczęście Polska nie ma żadnych silnych sojuszników. Jako że litewskie armie nie mają za grosz profesjonalizmu, to przed wojną rekrutuję jeszcze wielką kompanię najemną oraz darmową kompanię. Wyjdzie taniej niż jako niepodległa armia, jakby co, policzcie to sobie. Żądam polskiej korony, ustanawiam Polskę litewskim rywalem, powołuję moich generałów, o dziwo najlepszy jest władca, przy odrobinie szczęścia może umrze wcześniej. I tak przygotowany dokonuje inwazji na Polskę, na razie jeszcze bez pomocy Czechów. W pierwszej kolejności dałem Polakom wejść na moje fortece, żeby rozbić tutaj ich armię, chociaż to ja ponosiłem większe straty zdecydowanie. Po Smoleńskim było już troszeczkę lepiej, a pod Podolią po rozbiciu wojska polskiego, oprócz dostania progresów po obleganiu, udało mi się też przedrzeć przez mury. To dobrze, bo mogłem szturmować. 81 dni i Podole padło. A chwilę potem rozbiłem połowę polskiej armii, albo mazowieckiej. Tak, mazowieckiej, bo tutaj nie mają armii. I w sumie tak osłabiona Polska była już na tyle łatwym celem, bo nie posiadała armii, że mogłem przystąpić do oblegania Krakowa, jak i Warszawy. Jednocześnie. A po chwili, kiedy nabiłem poparcie zarówno Czechów, jak i Brandenburgii, wezwałem oba kraje do tej wojny. Po prostu, żeby szybciej oblegało mi się fortece. Zbliżają też się bunty i ktoś będzie musiał je stłumić. Mówiłem na początku, że ten kraj ma mnóstwo problemów z rebeliami. I w sumie po chwili zawieram pokój z Polską, po którym ona staje się moją unią personalną, jak i biorę od nich prawie 500 dukatów, z czego 300 leci do mnie. W sumie krwawa była ta wojna dla mnie. I mógłbym teraz dalej kontynuować marsz na zachód, ale jednak te bonusy wolę, żeby dostał kolejny mój władca, czyli za 3 lata.
Po wojnie z Polską robię następującą rzecz. Wyjmuję z mojej armii całą kawalerię i ją rozwiązuję, bo po prostu mnie na nią nie stać. Wolę tak czy siak mieć najemników w tym momencie do tłumienia buntów. Co prawda nie ma ich dużo w tej chwili, ale za chwilę będzie druga tura, trzecia, czwarta, piąta. Po tej wojnie na pewno będę miał przez jakiś czas problemy ekonomiczne, bo muszę sporo wydawać na najemników. Dobra, teraz kiedy już poradziłem sobie z progresem autonomii, bo jest on zerowy w momencie pokoju, bo mam ziemię koroną na 10%, to dosłownie wszędzie już zmniejszam autonomię. Chcę jak najszybciej pozbyć się tego modyfikatora z mojego kraju. Może chwilowo zrobiłem sobie z Litwy, Francję albo nowocześnie Wielką Brytanię, ale za jakiś czas to się naprawdę opłaci. Tego to się totalnie nie spodziewałem. Przecież popełnili samobójstwo. Wojska zakonu rozbite. W sumie nawet nie będę wzywał sojuszników do tej wojny. Na świecie pojawił się renesans. Super. Najlepsze jest to, że to ja bronię tutaj Mazowsza i Polski. Ale jako, że to są nielojalni moi wasale, to nie biorą udziału w tej wojnie. Po armii zakonu. Pod Gdańskiem ich rozbiłem. Ta wojna jest dużo łatwiejsza niż myślałem. I właśnie uległa utrudnieniu. No nic, posłałem po pomoc do Czechów. Właśnie wyzerwałem duńskie armie. Trzeba było nie dołączać do tej wojny. I chwilę potem Szwecja wypowiedziała wojnę o niepodległość. Well played, 500 IQ plan. I szczerze mówiąc, w wojnie z Duńczykami mam szczęście, bo jest tutaj też Anglia, dzięki czemu mam dominację morską. A w zasadzie to Szwedzi mają dominację morską. Ale ja z niej korzystam i ruszam prosto na duńską stolicę. Co pozwoli mi wziąć od Duńczyków dość sporo pieniędzy, jak i wojenne reparacje. Wojnę zakończę następująco. Co prawda grozi mi tutaj mała koalicja, która się nie zawiąże, ponieważ nie będzie 5 państw, która będzie mogła do nich wstąpić. No ale zdobycie dostępu do Bałtyku jak najbardziej worth it. Tak samo jak bardzo opłacalne było kupienie tej karty podarunkowej PlayStation Network o wartości 100 zł za 80 zł, że aż wszystko zostało wyprzedane. No ale na szczęście są jeszcze dwie inne opłacalne oferty, łapcie póki są. Mój specjalny link do nich macie w opisie tego filmu. A jeżeli wolicie gry na PC, to też macie świetną ofertę. Sam często kupuję na Enebie, poza tym zawsze wspieracie mnie w ten sposób. O, Solar Empire za 86 zł. Po nawróceniu mojej stolicy na prawosławie rozwijam ją głównie za punkty dyplomatyczne, minimum do 30 poziomu. Do 30, bo wtedy będzie całkiem niezły przyrost renesansu. Ale jako, że zdobyłem Gdańsk, zależy mi na jak najszybszym wprowadzeniu renesansu, dlatego rozwijam tą prowincję nawet bardziej. Po tych wszystkich wojnach nawet zarabiam. I to nie tylko z subsydii. Dlatego teraz skupiłem się na spłaceniu moich pożyczek. Jeżeli chodzi o reformy rządowe, to oprócz tego, że jestem naprawdę wielkim księstwem i mogę być jeszcze większy, to skupię się na dochodach z podatków. Gdzie one były? Tutaj. Bo osłabi to szlachtę. Po zdobyciu Polski poza tym jestem jednym z największych państw na świecie. Dlatego teraz będę szukał sojuszy z takimi krajami jak Francja, czy też Imperium Osmańskie. Cała reszta to potencjalny obszar do podboju po prostu. A Moskwę to będę standardowo traktował jako bank. Tylko ona musi urosnąć o te kilka księstw w okolicy, bo w tym momencie za dużo nam nie da pieniędzy. Wprowadziłem też instytucje, co pozwoliło mi rozwinąć wcześniej technologię piątą militarną, która jest naprawdę dobra, bo daje mi przewagę jakości jednostek, chociaż szóstka jest jeszcze lepsza. I w sumie, wykorzystując moją przewagę technologiczną, upokorzę Rosję. Znaczy, wykorzystam to casus belli, bo jeszcze nie mam innego. Rozpocznę od ataku na ich buntowników, bądź prawie zdobyli fortecę pod Moskwą. A ich armię rozbijam bez najmniejszego problemu. O Jesus, ile Rosja ma tutaj wasali? Ja chyba wiem, dlaczego wolałem ich zawsze atakować po integracji tego wszystkiego. Podczas wojny z Rosją udało mi się wprowadzić facetting, oczywiście w Gdańsku, co bardzo wzmocni mi mój handel w danym regionie. O, nie tylko ja zaatakowałem Moskwę. Czemu ja cały czas mam tak duże bunty jeszcze szlachty mojej? No niestety przez tych głupich buntowników musiałem zakończyć wojnę z Rosją, ale zmusiłem ten kraj do inwestycji w moim własnym. Buntownicy rozbici i na ten moment mogę abdykować mojego władcę. Na tron wchodzi Jogaila. I dobrze, bo będę mógł teraz bardzo wzmocnić tego władcę. Przy okazji zrobiłem też dobrze kozakom. No i pozostało mi tylko wzmocnić mojego władcę, tylko muszę ustabilizować sytuację w kraju, a w zasadzie poradzić sobie z gigantyczną autonomią. W sumie wykorzystam też moment, w którym Dania jest osłabiona i wysunę swoje roszczenie do Livonian Orderu. Jak zwykle serduszko mi się pojawiło podczas wypowiedzenia wojny. O, i z Francją również. Obym nie zapomniał zawrzeć sojusze z tymi dwoma krajami. Wraz z czwartą technologią administracyjną mogę wybrać pierwszą ideę dla Litwy. I tutaj dla mnie nie ma lepszej niż arystokratycznej. Bardzo szybki dostęp do developmentu, zwiększony manpower, ale co najważniejsze, będę miał obniżoną autonomię. Wykupiłem też ikony na tańsze rozwijanie i zabudowywanie mojego kraju. Chociaż agresywna ekspansja też mnie tutaj kusiła momentami, ale nie. Będę tutaj głównie rozwijał Litwę. No i poza tym kościoły mogę budować w tym momencie bardzo tanio.
podbiłem cały region Kurlandii. Regię podbiłem dlatego, że ogólnie łatwiej jest ją rozwinąć do 30 poziomu, kiedy ją posiadacie sami. W zasadzie taniej jest ją rozwinąć do 30 poziomu, tylko wcześniej upewnijcie się, że Ryga nie ma żadnych roszczeń terytorialnych do regionu Prus. Zawarłem też oba sojusze z Francją i Imperium Osmańskim. Teraz raczej jestem już bardzo bezpieczny. Przeniosłem też po tych podbojach mój główny handel do regionu bałtyckiego. Śmieszne, Moskwa po pierwszej wojnie z Kazaniem straciła dwie prowincje, ale też i wasala. Kilka lat później udało mi się już spłacić ostatnie pożyczki, dzięki czemu mogłem przystąpić już na spokojnie do zabudowy mojego kraju w kościoły i spokojnego wyżnania buntowników. Zbudowałem też flotę handlową, którą wyślę do protekcji handlu w Nowogrodzie. Doktryna morska to ta zwiększająca siłę mojego handlu. I w sumie skoro wreszcie też zarabiam, no to rozdam edykty na zmniejszanie autonomii, bo mam ją bardzo wysoką, a średnia autonomia nie może mi przekraczać 10%. Pierwsze rozwinięcie z ery to jednak agresywna ekspansja, przyda mi się. Jako kolejną reformę podatkową wybrałem podatki, chociaż tutaj bardzo mnie skusiło wzięcie stanów zdecentralizowanych. Jednak na ten moment Litwą mam bardzo duży dochód z podatków, więc fajnie jest go zwiększyć o połowę. Do tych prowincji, gdzie mogę wydać edykty, to ja za dużo nie mam. I jeszcze następca debil mi się urodził, no trudno. Dopiero teraz też zauważyłem, że Kazań przeniósł na siebie wasali moskiewskich. Tylko Psków pozostał lojalny. Po 20 latach zmieniam moje nastawienie na administracyjne. Co prawda nie mam jeszcze idei rozwiniętych do końca, ale kolejna to będzie idea administracyjna. Udało mi się też obniżyć średnią autonomię w moim kraju poniżej 10%. Tak, mimo iż mam prowincję z 43%, naprawdę tam chodzi o średnią. A w niektórych poradnikach mówią, że chodzi o 10% we wszystkich prowincjach. Więc teraz jeszcze poparcie szlachty niech mi urośnie i wreszcie mogę ustabilizować sytuację w moim własnym kraju. Zadowoliłem kler, może nie najlepszy następca, ale nie będę na niego narzekał. I będzie kontynuował tradycyjne imię Jogailia. Tak, w międzyczasie wsparłem Imperium Osmańskie w wojnie z Kwarakundżulu. Nie zadziwię was, na kolejnym poziomie biorę ideę infrastructure. Doskonale łączą się one z ideami arystokratycznymi, bo ostatnie rozwinięcie obniża nam koszty rozwoju prowincji. A po drodze również tańsze budowanie. A po pomocy osmańskiej atakuje Moskwę. Moskwa bez wasali jest dużo słabsza, a wciąż może mi dać prawie 800 dukatów inwestycji w moim kraju. Problem mam tylko z Moskwą obecnie taki, że rządzi tutaj Iwan III Wielki, ale następca jest beznadziejny na szczęście, więc zdobywa Moskwę, następnie ją plądruje. W tym odcinku jeszcze jej nie paliłem. Aż do teraz. I tak jak mówiłem, mnie na ten moment zależy tylko i wyłącznie na inwestycjach. Bo i tak mam za duży kraj. Nie mogę. Na razie mam ze wszystkimi bonusami 65 golda za budynek, a to jeszcze nie są najniższe koszty, które mogę mieć. Dlatego wszędzie buduję warsztaty. Akurat w przypadku Litwy będę je budował dosłownie wszędzie. Bo istnieje taka misja jak industrializacja Litwy, która daje mi za posiadanie manufaktury w każdej jednej prowincji podniesienie produkcji o jeden. Jest to dość sporo. Mimo mojej szczerej chęci Rosja zaczęła być wielką potęgą. Udało mi się też już znacząco obniżyć na większości moich terytoriów autonomię. No takie 10% wystarczy. Dlatego zamieniam te właśnie edykty na zmniejszanie autonomii na edykty, które będą dawały mi jeszcze większe pieniążki z podatku. No i od razu 10 dukatów więcej balansu. Jest to też już dobry moment, żeby wypuścić Rygę i jako wasala. 30 punktów developmentu i wystarczająca liczba budynków. Teraz Ryga wykona te dwie misje, The City Against the State oraz Develop Our City. Daje to jej niesamowicie potężne bonusy. Tylko na koniec trzeba jeszcze pamiętać, żeby Ryga przekazywała mi handel. W międzyczasie zacząłem ponownie rozwijać moje terytoria litewskie, głównie za punkty dyplomatyczne. Wykorzystam też ikony na tańsze budowanie i w zasadzie wszędzie rozpocznę proces budowania manufaktur. Tylko może od najwyższych kwot. I w sumie w tym celu nawet warto wziąć jakieś tam dodatkowe pożyczki. Zaatakowałem następnie Rosję. Znowu będę chciał od nich głównie pieniądze, tym razem jednak również wezmę jakieś tam terytorium. Chociaż tym razem wojna nie będzie aż taka łatwa, ponieważ dość długo panował Iwan Wielki. Chociaż teraz już przed chwilą umarł, to może to znowu zacofa Rosję. Udało mi się też rozwinąć misję na religijne osiedla, dzięki czemu dostanę bardzo taniego inkwizytora, w sumie tego drugiego już zwalniam, i zatrudniam nowego, który będzie pracował za pół darmo. Zainwestowałem też w jego edukację. Mogę też założyć jezuicką akademię. Miło. Szkoda, że nie wiedziałem tego wcześniej. Ale wracam do Rosji. Rozbijam wojska moskiewskie i jak miło. Za moim wojskiem stanę na pozycjach Nowogród, Moskwa i szczerze mówiąc niech Polska już dalej sobie tutaj radzi.
dość ładnie niszczy te armie moskiewskie. Już to trzecia czy czwarta bitwa, którą... O nie, teraz już przegrają. No nie, Polacy! Chciałem was pochwalić chociaż raz. No dobra, chociaż wojska polskie się zemściły za tą poprzednią przegraną bitwę. Tak, taki pokój tymczasowo mnie zadwala. Mam trochę szczęścia w tej kampanii. Rozpoczął się proces zmiany ery na erę religijną. Bardzo szybko pojawił się protestantyzm. O, w Niderlandach. Postanowiłem też zakończyć mój sojusz z Imperium Osmańskim. Tak się składa, że moje misje prowadzą do podboju całego obszaru Krymu i w którymś momencie będzie musiał dojść do mojej wojny z tym Imperium. Wreszcie też udało mi się rozwinąć moje idee na maksa, dzięki czemu mam zmniejszone kolejny raz koszty developmentu. Dlatego też zdecydowałem się odpalić Złotą Erę Litewską, wykonać misję na wprowadzenie prawa margrabskiego, zakładania miast, i w sumie atakuję Zakon Krzyżacki, bo okazało się, że do jednej misji potrzebuję zdobyć ich stolicę, Marienburg. Ale jako, że zbliżam się już do maksymalnej ilości punktów militarnych, jak i dyplomatycznych, no to zmieniam wszędzie edykt na ten do rozwoju. Oczywiście zapomniałem wam powiedzieć, na czym polega sekret tej misji. Litwa w swoich ideach narodowych ma teraz bonus do rozwoju prowincji, co czyni ją właśnie jednym z lepszych krajów do gry TOL w Europie Wschodniej. Plus bonus na produkcję dóbr. I Zakon Krzyżacki znika. Łatwa wojna. Zobaczcie, niektóre koszty rozwoju moich prowincji są naprawdę niskie. 6 punktów za poziom developmentu to jest bardzo mało. No i teraz nastał czas, żeby w pierwszej kolejności porozwijać prowincję z kulturą litewską. Potrzebuję 175 developmentu tam. W tym celu będę też używał infrastruktury w tych lepszych prowincjach, bo jednak rozwijanie powyżej 15 poziomu za 10 punktów to jest bardzo mało. Pozwoli mi to wykonać misję Enforce a Commonwealth, dzięki czemu poziom mojego państwa zostanie zwiększony do królestwa, jak i na 10 lat kolejny raz obniżę sobie koszty developmentu. Udało znowu mi się też zgromadzić potężny kapitał, sprzedając ziemię, biorąc pożyczki i obniżyłem dodatkowo, zobaczcie, koszty wszystkich moich budynków, 52 golda, co jest prawie za darmo. No dobra, połowę taniej. Więc naprawdę nazbierałem sporo wszelkich takich modyfikatorów do rozwoju, do tańszych budynków, tańszych doradców, tańszej technologii, które właśnie w tym momencie będę wykorzystywał na Litwie. Tyle mam developmentów w tym momencie, a ile będę miał za 10 czy 20 lat? Czekajcie, czemu te modyfikatory mają również prowincje polskie? Od kiedy modyfikatory litewskie działają również na wasali i unie personalne? Powiem szczerze, narzekać nie będę, pozwoli mi to bardzo tanio rozwinąć Polskę, zanim integruję ją za darmo. Udało mi się nawet pomniejszyć te koszty do 5 punktów za development, wow! Mam też wielką nową formę rządu w Grand Kingdom, dzięki czemu każda religia w moim kraju jest akceptowalna. Jak i mam zwiększony gathering i tak dalej. I w bardzo krótki moment udało mi się praktycznie podwoić mój income poprzez tylko i wyłącznie development moich prowincji. No i niestety mój władca, który mi zapewniał naprawdę tanie budynki, i zmarł właśnie w tym momencie, jest to cena budowy manufaktur trochę się podniosła. Tak, w międzyczasie mam wojnę z Czechami, ale to jest głównie wojna Francji. Nastała era reformacji i w sumie dobrze. Bo za niedługi czas zmienię się w Rzeczpospolitą i dostanę ten bonus do produkcji. Mój władca staje się architektonicznym wizjonerem, co sprawia, że będzie po taniości budował budynki. W sumie nawet fajnie. Oczywiście zapomniałem spalić cały development administracyjny przed zmianą ery. Ja to jestem czasem głupi. Na szczęście nadal mogłem rozbudować manufaktury poniżej 300 golda, więc zamierzam z tego korzystać póki mogę. Teraz buduję naprawdę dużo farm. Po podniesieniu stabilności mogę pójść z moimi misjami i dużo dalej. Ej, z czego mi znowu brakuje? Aha, czyli mam misję na rozwój Polski. Niech tak też będzie. Na maksa wykorzystuję pozostały mi czas, jeszcze 3 lat rozwijania moich prowincji po bardzo tanim koście. Pozwalam sobie nawet zacofać się w technologii, będę to nadrabiał zaraz potem. Po prostu to rozwijanie prowincji po tak niskim koszcie jest za dobre. Jest to po prostu za dobre. No i niestety w kwietniu 1512 roku skończyło się tanie rozwijanie moich prowincji. Teraz najmniejszy koszt to 21 punktów. Szkoda. Nie zmienia to faktu, że urosłem o ponad 300 punktów w 10 lat bez podbojów. Jak i ziemia koronna w moim kraju jest naprawdę gigantyczna. Udało mi się też już tak rozdać metropolitów wszędzie, że mam prawie maksymalny bonus z patriarchatu, co znacząco zwiększa mi manpower. Po wprowadzeniu instytucji nadrabiam wreszcie technologię. A na trzecie ideę wybieram idee handlowe. Chociaż do dalszych działań dobrą alternatywą mogą być jeszcze ilościowe, żeby zwiększyć limit wojska znacząco i manpower, albo szpiegowskie. Jako że Imperium Osmańskie wykrwawia się w tym momencie na Krymie, dosłownie traci cały swój manpower, który miało, nie pozostało mi więc nic innego jak przygotować moje armię do wojny. Mam też już litewską husarię, która jest trochę gorsza od polskiej, ale nadal bardzo dobra.
W zasadzie moje armie w tym momencie procesują się następująco. 14 tysięcy piechoty, 8 tysięcy soczystej skrzydła tej husarii albo kozaków na zmianę, jak i 10 tysięcy artylerii. Mógłbym dorobić jeszcze jeden stack, ale jestem blisko limitu, więc na razie myślę, że tak czy siak ta armia mi wystarczy. Tak przygotowany, napadam Imperium Osmańskim, gdzie moim celem będzie zdobycie Krymu, nie? O, Kirimu. Francja niech mi pomoże w tej wojnie. Wiecie, co jest najlepsze? Zapomniałem o utworzeniu Rzeczpospolitej. A sam Krym padł po 200 dniach oblężenia. Niestety w międzyczasie też zaczęły padać prowincje polskie, więc musiałem cofnąć moją armię w kierunku Warszawy, gdzie sama jakość armii osmańskiej była lepsza od mojej, no tylko miałem tej armii w okolicy więcej. Do czasu. Ups, trzeba będzie się wycofać. Chociaż Francuzi przybyli na pomoc. Kto wygra tą wielką bitwę o przetrwanie, o przyszłość? Czy to będzie cywilizacja wschodnia czy zachodnia, czy litewska? I Osmanie się wycofali. Ale ja podniosłem mniejsze straty od nich. Na szczęście. A najlepsze jest to, że armia osmańska nie może wycofać się do macierzy, dlatego będzie dla nas kolejnym bardzo łatwym celem. Pięknie. Cała armia osmańska zniszczona. No dobra, połowa armii osmańskiej zniszczona, ale nie zmienia to faktu, że to jest wielkie zwycięstwo Polski. Tak wielkie zwycięstwo, że moje wojska już są pod Konstantynopolem. A sam Konstantynopol padł szybciej niż Warszawa. Pierwszy sojusznik osmański mówi papa z tej wojny, jak i drugi sojusznik mówi papa, chociaż od niego zdobyłem tą jedną prowincję. Przyda się. Normalnie pierwszym rozwinięciem z tej ery powinna być polska korona, ale jeszcze nie stworzyłem Rzeczpospolitej, dlatego żeby nie tracić czasu i wykorzystać to w tej wojnie z Imperium Osmańskim, biorę wojny religijne. Polską koronę wybiorę jako kolejne rozwinięcie. Kolejne wielkie krwawe zwycięstwo Zachodu. Na pewno tak zostało to napisane w kronikach. Teraz Osmana biorę już na dwie cieśniny. A samą wojnę wygrywam po chwili, zdobywając dość sporą część Krymu, jak i dość sporo pieniędzy od Imperium Osmańskiego. W kolejnej wojnie zabiorę po prostu resztę. Nawet nie sądziłem, że w mojej krótkiej wojnie z Duńczykami bardzo przydatna okaże się być flota francuska. Tak, moje wschodnie granice naprawdę sporo się teraz będą powiększały w najbliższym czasie. Moja ekonomia prezentuje się całkiem okej, chociaż do 1000 to sporo mi tutaj brakuje. Ale nie zmienia to faktu, że nadszedł czas dołączyć bogate polskie terytoria do niej. Chociaż może jeszcze nie, wcześniej wykonam sobie po prostu tę misję. Po rozwinięciu moich idei handlowych pozostało mi teraz po taniości rozwinąć technologię, bo polityki już przyjąłem i są naprawdę wartościowe. Dodatkowy kupiec, jak i zwiększona liczba dóbr produkcyjnych. A jako, że mam już manufaktury na sukno, na żelazo, to wszędzie je buduję. Mam nadzieję, że wziąłem wszystkie modyfikatory do taniego budowania. Ciekawe, o ile powiększy mi się income, jak zabuduję cały mój kraj manufakturami, plus odpalę złotą koronę. Rozbudowałem też produkcję sukna w prowincji Slack, chyba? No tak, zgadza się, w tej prowincji. Manufaktury dosłownie zbudowałem chyba w każdej innej prowincji, gdzie już mogłem. Pozostałe wymagają 14 poziomu technologii. To w sumie w Polsce też je zacznę budować. I ten moment, kiedy w Polsce też już zacząłem budować wszędzie manufaktury. No dobra, na moim terytorium zbudowałem wszędzie manufaktury. Prawie wszędzie. Olać to. Dlatego myślę, że Litwa to już zindustrializowany region. Zapomniałem sprawdzić, ile miałem developmentu wcześniej. Nieważne. To, co robię teraz, to wypowiadam wojnę Imperium Osmańskiemu, ponieważ chcę zrobić cały ten ciąg misji przed utworzeniem Rzeczpospolitej. Tak, w tej misji też jest pewna niespodzianka dla was, ale o tym później. Konstantynopol padł, a na tron wszedł Władysław I P. Plater. Ta wojna będzie dużo łatwiejsza, bo akurat Mameluk wypowiedział wojnę Imperium Osmańskiemu w międzyczasie, a cała wojna zakończyła się moim zwycięstwem, jak i pewnymi zdobyczami terytorialnymi. Dlatego cały Krym został przeze mnie zdobyty i szczerze mówiąc, tutaj skorzystam z dobrodziejstwa kozaków. Wciąż jednak brakuje mi prestiżu, dlatego wysunąłem roszczenia do tych pomniejszych księstw pomoskiewskich, by wkroczyć do nich i po chwili przyłączyć do Litwy. I w zasadzie od tego momentu Litwa dołączyła do europejskiej gry mocarstw, gdzie oprócz All Power Cost -5% jest tutaj taki ledwo czytelny napis, który informuje was, że was na początku filmu oszukałem. Będę potrzebował tylko 500 golda, żeby ustanowić hegemona ekonomicznego, a w międzyczasie przegiełem z podbojami. Wreszcie mogę teraz na spokojnie utworzyć Rzeczpospolitą Litewską, przy czym zdecydowanie chcę nowe tradycje i ambicje, bo po prostu są lepsze od litewskich. Dziwne, po utworzeniu Litwopolski ręcznie muszę zmienić się na Wielkie Imperium, chociaż może to jest jej dobre. Mimo to 50 punktów straciłem, Wielkie Imperium jest o tyle lepsze, że nasz monarcha będzie lepszy w punktach administracyjnych. Mam też zapas Gaveringu, więc mogę dodać nowo dodane terytoria polskie do state'ów. Jak i dostałem całe drzewko misji polskich, no niestety litewskie straciłem. Nie zmienia to faktu, że dostanę teraz bardzo dużo misji ekonomicznych, rozwój Rutenii, droga na wschód,
ale najważniejsza jest ta droga środkowa, która ode mnie wymaga przeniesienia stolicy do Warszawy. Halo, halo? A, buntownicy. A tutaj jesteście. Następnie zwiększam cenę zboża po przeniesieniu stolicy. Muszę też rozwinąć kilka tych prowincji, które tutaj są. 3 razy. Nie wiem czemu nie mogę wykonać tej misji. Bardzo dziwne. Mogę też wreszcie przyjąć polską koronę. To jest cały region Polski. Praktycznie wszędzie unrest wynosi 0 lub mniej, tylko tutaj jest 0,2. Na terytorium całej Polski jest autonomia minimalna, 0. I jak tak klikam sobie po tych wszystkich tutaj prowincjach, no to najniższy poziom to właśnie 14, 10, no może tutaj ten 13 sobie zwiększmy. To oznacza, że każda inna prowincja była zwiększona przynajmniej 3 razy. A misji jak nie mogłem wykonać? Tak nie mogę. Nieważne, spróbuję zdobyć Śląsk od Czechów, może wtedy to zaskoczy. Łatwa wojna, Śląsk jest mój. Nawet odnowiłem Kraków, co i tak nic nie zmienia, bo nie jestem w stanie wykonać tej misji. O, a dlaczegoż to? A gdybym wykonał tę misję, spokojnie miałbym ponad 500 inkomu, co spowodowałoby, że mógłbym już odpalić hegemona ekonomicznego. Bo militarny czy będzie mi potrzebny? Chociaż do militarnego też mam blisko. Podbiję do tego jeszcze kawałek Szwedów i te nowo zdobyte prowincje dodam do kompanii handlowej. I po chwili udało mi się mieć ponad 500 ikomu, co pozwala mi odpalić hegemona ekonomicznego. I też w sumie jestem bardzo blisko hegemona militarnego, więc kto co woli. Udało się! Tylko 11 lat po czasie. A to dlatego, że nie mogę kliknąć tej misji. Po chwili po przeładowaniu gry mogłem już wykonać misję. Rozbudowałem monument w Krakowie, w Daleskogen, co znacząco zwiększyło moje wpływy. A całe terytorium litewskie znacząco uległo rozwojowi. Ach, ta biedna Skandynawia. A w tym materiale możesz zobaczyć, jak tworzę przepotężną nację Azteków. Dodatkowo dokonuję inwazji na Europę. Witam nowego wspierającego Wino, jak i wielkie podziękowania dla wszystkich moich długoletnich, jak i tych krócej wspierających. Save z tej kampanii będzie na Discordzie, w niedzielę będzie chyba multik.